Stop, zatrzymajmy się, bo tak, tu mucha mnie wkurza i mam chyba za nisko mikrofon. Mam dyskomfort z muchą, będzie nam przeszkadzała. Czujesz ją, nie? Tak. Widzicie? O, jest, no tutaj, o. o ja bym ja żeby ona socjalizowała, socjalizm Wyszła ze mną, wiesz. O, Dzień. O seksie mówi się za cicho albo ze wstydem. Albo nierzetelnie. Zmieńmy to. Mówmy naturalnie. Rób to bez presji. Zapraszamy Magdalena Kuszewska, dziennikarka, autorka książek, trenerka komunikacji i Michał Sawicki, psycholog, seksuolog, autor książki Seks bez presji. Jak nie gzić się po ciemku. Zostańcie z nami. Rób to bez presji. <muchy> mucha nam wyleciała ze studia, trzeba to sobie <muchy> powiedzieć jasno. Tak, przed chwilą. Słuchajcie, tak. To, to jest podcast, który nie ma ani cukru, ani lukru, ani jakkolwiek by to nazwać. Była Mucha w studiu, musieliśmy ją przegonić, bo nas wkurzała, irytowała i co teraz się wydarzyło? No Mucha sobie gdzieś tam lata poza studiem szczęśliwie, a my możemy przejść do tematu. Magda Kuszewska. Michał Sawicki. Rób to bez presji. No i teraz będziemy, powoli będą nam kąciki ust opadać, albowiem... Tarą, tarą, tarą. Czuję, że masz gruby temat dla mnie. Tak. Pomówmy o lękowym przywiązaniu i w ogóle o lęku przed bliskością. Mam poczucie, że ten lęk zaczyna pojawiać się wszędzie, a jest za mało. On jest tylko głównie jako hasło lub wytłumaczenie, tak zwany excuse, dla, któregoś, dla którego ktoś nie wszedł, lub boi się wejść w relację. A wejdźmy troszkę głębiej. Odsuńmy trochę ten, ten piach. Czym jest lęk przed bliskością? To zacznijmy sobie od tego, czym jest lęk, bo to jest jedna z głównych emocji. Nie wiem, czy widziałaś animację. W głowie się nie mieści. Jest teraz druga część już się pojawiła. O emocjach właśnie w głowie, jak one działają, rewelacyjna, polecam. Obejrzyjcie, ja też to zrobię. I tam też występuje lęk, czyli jedna z pierwotnych emocji, którą każda osoba ma. Lęk nas ostrzega przed zagrożeniem. Pytanie tylko, czy to zagrożenie jest realne. Tak jak nie wiem, stałbym abstrakcyjna sytuacja, stoję na środku autostrady, jadą samochody i rzeczywiście coś mi się może stać. Czy bardziej jest to zagrożenie takie wyimaginowane na podstawie moich doświadczeń, przekonań, które w sobie mam? Czyli na przykład boję się bliskości, bo doświadczyłem, doświadczyłam w przeszłości, że ta bliskość jest w pewien sposób zagrażająca. Doświadczyłem zranienia. Czy trzeba zostać zranionym, żeby mieć lękowy styl przywiązania? Niekoniecznie. Znowu ten lękowy styl przywiązania. Tam też to jest takie hasło, e, tak jak sobie rozmawiamy, też takie hasło medialne. Bardzo. A, on ma lękowy styl przywiązania. To Jest taki, 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 mamy pozamiotane, czyli tak jak powiedziałaś, excuse do wszystkiego. Mhm. Czyli jak coś zrobię, to mogę się wytłumaczyć tym, że o, mam łatkę, daj mi spokój. Czy to jest rzeczywiście takie proste, że ktoś ma lękowe style przywiązania i dlatego nie wchodzi w związki albo obawia się, albo nie chce, albo trzy kropki? E, no właśnie, albo co? Bo rzeczywiście pod tym ten, ten lęk, nazywanie tego lękiem, czy ten lękowy styl przywiązania może być wytłumaczeniem do jakichś moich decyzji, jakichś moich potrzeb. Nie zawsze musi być to lęk przed bliskością. I wracając do tego, co powiedziałaś, to nie, nie muszę doświadczyć traumy ani jakiegoś złego zachowania w poprzednich relacjach, czy z rodzicami, czy z innymi osobami, bo mam osoby w gabinecie, które na przykład były zbyt blisko rodziców. Zbyt mocno były obarczane emocjami rodziców, albo były odpowiedzialne za emocje rodziców. Albo zostały nadopiekuńczością przywalone, przygniecione, zabandażowane, I mogło powiedzieć. I mogą mieć dość teraz. Czy ta ja... bliskość no. może im się kojarzyć z takim nadmiernym zabieraniem mnie, mojej przestrzeni, mojej autonomii na rzecz tej drugiej osoby? Albo chciałoby się powiedzieć klasycznie i niestety pewnie częściej, a może i nie, taka sytuacja, kiedy ktoś rzeczywiście miał traumatyczne dzieciństwo, co znowu trauma bywa wytrychem, no ale przyjmijmy, że dom alkoholowy, dom, gdzie była przemoc wszelkiego rodzaju, co jeszcze tam mogło być, że potem dziecko i dalej już dorosły człowiek obawia się związku, chce, a boi się. O tym też zaraz porozmawiamy. Ten dom alkoholowy, może byśmy się na nim zatrzymali na chwilę, bo znowu jest kolejna łatka DDA, też od tego odchodzimy. Czyli znowu, żeby nie posługiwać się jakąś łatką i nie traktować tego jako wytłumaczenie, bo pewnie w artykułach w social mediach spotykasz się z tym DDA bardzo często. Bardzo, bardzo. Artyści już zaczęli nawet mówić: A ja jestem DDA. No i pytanie, co za tym idzie? Czy, czy mamy rozumienie tego terminu? Bo nie trzeba być rodziny alkoholowej, żeby mieć jakieś trudności z tą bliskością. I mucha wróciła. Ona zawsze tu była chyba. No ale okej, okay, niech słucha. Może, może też coś wyniesie dalej. Właśnie. Teraz mi się przypomina, jak nagrywałam podcast kiedyś z Filipem Cembalą. Pozdrawiam Filip. I faktycznie też mucha nam towarzyszyła. To niezwykłe. To, to... Ale przyzwyczajamy się już do tego. I może to jest ta sama mucha nawet, kurczę. Myślisz? Która jest ile span... żyją muchy? Sprawdzimy. Sprawdzimy. Po, po Dajcie znać w komentarzach, jeśli to sprawdzicie pierwsi, ale może faktycznie to jest mucha podcasterka, który lubi podcasty, ale y, o, odbiegliśmy za bardzo, a temat jest poważny. Nie, dobrze, bo powiedziałeś o tym, że się przyzwyczaiłem, ja się przyzwyczaiłem już do tego brzęczenia. Tutaj mucha lata i mi w ogóle nie przeszkadza. I, -i, tak, samo jest, tak, I samo tak samo jest. Tak samo jest z różnymi emocjami, czy z, czy z bliskością, czy z lękiem przed tą bliskością. My też się możemy przyzwyczaić do pewnych schematów, które mamy w relacjach i potem nawet ich nie zauważać, bo one są z nami tak długo tak mocno. Stają się paradoksalnie bezpieczne, bo jest to coś, co znam i może nie chcę wychodzić stale z tej strefy komfortu, więc też to, że sobie mówimy o lęku przed wchodzeniem w relacje, powiemy sobie pewnie o lęku przed seksem, czy o, o lęku przed oceną z drugiej strony, to nie znaczy, że ja ten lęk muszę w sobie przepracowywać. Nigdzie nie jest napisane, że jak boję się wejść w relację, to muszę teraz za wszelką cenę. Iść na terapię i sobie z tym rękiem poradzić. No właśnie, bo paradoksalnie niektórym osobom może taki cudzysów lęk przed bliskością być na rękę. Prawda nie, nie, nie angażuje się zbyt mocno, więc właściwie nie ryzykuje zranienia, nie ryzykuje rozstania krwawego. No bo nie angażuję się, bo wchodzę tylko na, na 50% albo na 30. No nie jestem za blisko, więc jak się nie zbliżam, to też nie odsłaniam się całej skorupki nie zdejmuję. To może być wygodne, to może być komfortowe. No jak tak opisywałaś to, to przychodzi mi do głowy. Postać pewna, e, która rzeczywiście może się czuć wygodnie w takiej sytuacji. Ograła sobie świetnie, e, potrzeby realizuje Ech. gdzieś w innych relacjach, na przykład przyjacielskich, czy. E... Może mieć jakieś relacje seksualne i nie potrzebuje tej bliskości. Zawsze mnie to fascynuje, bo mówi się, oczywiście, Aronson, człowiek istota społeczna, człowiek istota stadna, wspólnotowość, z, z, kultury zbie, z, zbieracko łowieckie, które są z nami od prehistorycznych czasów, to znaczy my jesteśmy w tych kulturach, my jako ludzkość. No i dobra, i teraz tak, tak się zastanawiam, no mamy ten, ten wspaniały, cudowny, tę wspaniałą, cudowną wspólnotowość, a, a jak ktoś spoza, Tą wspólnotowością, no i, i nawet siebie sam zdefiniował, jako osobę, która ma ten lęk przed bliskością. I teraz, czy jej tak naprawdę jest dobrze, czy to jest taki tylko PR? Dobre jest mi dobrze, tu sobie zrealizuję jedną potrzebę, tu drugą, tu trzecią, tu się nie przywiążę, tu się nie zakocham, ale czy w środku, hmm. najgłębiej na świecie, w serduchu, w duszy, co tam w kto wierzy, czy, tej, czy ta osoba jest szczęśliwa? Tylko mi nie mów, że to zależy. <grym> to powiem ci. Yy... <grym> 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 to zależy. <grym> Terą, ta ta Tak, no bo to rzeczywiście to zależy, ale tutaj nam się wchodzą dwie rzeczy, bo jedno to jest ta potrzeba wspólnotowości bycia z innymi osobami, realizowania różnych potrzeb, bo części potrzeb nie jestem w stanie samodzielnie zrealizować po prostu, a czym innym jest wchodzenie w związek i budowanie relacji. Bo ja nie muszę czuć samotności. O, to jest jeszcze kwestia, w hmm. ogóle poczucia samotności. E, to też e, doktor Miłosz Hodun, e, Michał Tęcza ja taką okazję do trochę przyjrzenia się tej samotności, e, jak w Europie ona wygląda. E, wiesz, że w Wielkiej Brytanii jest Ministerstwo do Spraw Samotności? Dowiedziałam ten... się dzięki wam, to zrobiliście też świetne publikacje naukowe na ten temat. Odsyłamy, zapraszamy też do nich, jak, chce, jak chcecie ten temat samotności pogłębić. No, właśnie, jest Ministerstwo Samotności. Bo dostrzegamy taki problem, czyli gdzieś ta samotność staje się trochę taką epidemią cywilizacyjną. Tak się ją nazywa XXI wieku, prawda? Mm -hmm. I też nie możemy jej bagatelizować, bo ona przynosi konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne, i nawet leczenie depresji to też są koszta. No dobra, Ci, czy, czy możemy założyć, że wiele osób, które są w kręgu, które uważają się za osoby samotne, no bo to jest kwestia percepcji przecież przede wszystkim, bo można być samotnym w związku, w rodzinie, wszędzie. Więc czy te osoby wykazują lęk przed bliskością zarazem? Mogą, ale nie muszą, bo z jakichś powodów ta samotność ich dopada. Potraktujmy sobie trochę samotność jako y, chorobę, mhm. jako objaw jakiś. Mhm. To też z różnych powodów, nie zawsze zależnych ode mnie, mogę zapaść na samotność. Och, tak. I to też w takim nawet momencie, który może naprawdę zaskoczyć, bo ja mogę rzeczywiście być otoczona i mogę naprawdę mieć fajne, fajne relacje, a mogę się i tak czuć samotna, prawda? I takie, nie miałeś niczego doświadczenia samotności, nawet jeżeli otaczają cię osoby y, bliższe, Miałam. dalsze? To też Miałam jest... różne, tak. Naturalne, że odcienie. przechodzimy takie fazy. Mm -hmm. Ja też sobie przypominam, że były takie momenty, i to nie tak. znaczy, że odcinałem się wtedy od bliskich osób, czy że ktoś mnie zaniedbywał. Czy to i też nie znaczy to, że nie czułam się kochana, bo absolutnie się wtedy na przykład też bardzo czułam. Byłam kochana i ja kochałam i, i ten, a, a jednocześnie czułam, miałam jakiś taki moment samotności. Mm -hmm. Bardzo subiektywne odczucie. Czyli dana sytuacja, w której ja czuję samotność, dla drugiej strony może być w ogóle niezauważalna. Czyli też, tak jak powiedziałaś, mogę się rzucić samotną osobą, mając związek, nie mając związku, mając grono przyjacielskie albo nie mając tego grona. Tu jeszcze mi się taki podzbiór, pod... ale to byśmy za bardzo już weszli w te różne szufladki, no właśnie tej samotności w związku, bo to jest też gigantyczny problem. Zresztą wiesz to najlepiej jako terapeuta i terapeuta par, jak dużo osób sygnalizuje ten problem. No ale dobra, wracając do, wracając do właśnie, do lęku. Lęk przed bliskością. Czy to jest tak jak z samotnością, że on się może pojawiać i znikać? Może się pojawiać, jeżeli bliskość się pojawia. Ła, <laughs> no To jest pająkiem. Mogę mieć lek przed pająkami, ale jak nie widzę pająka, to w miarę kontroluję swoje ciało, swoje emocje. Nawet do głowy może mi nie przyjść, że powinienem się czegoś bać. Ale jak ten pająk się zbliża, to ja zaczynam odczuwać. Moje ciało nawet reaguje. Czyli osoby mówią, że jakoś inaczej nawet odczuwają różne rzeczy. Albo na poziomie deklaracji mogę sobie myśleć, że jest wszystko super świetnie, że potrzebuję na maksa bliskości. I potem przechodzi kryska na matyska, moment, w którym się gigantycznie zakochuje i nagle się okazuje, aha, kurczę, ale nie zrobię kolejnego kroku lub kroków, bo mam lek przed bliskością, prawda? I to osoby opisują czasami tak, że rzeczywiście sądzą, że są gotowe na relację i chcą tej relacji, poznają kogoś tak, jak powiedziałaś, i w pewnym momencie, jak ta bliskość zaczyna się pojawiać, to budzą się w nocy przerażone, zlane potem. Co ja robię, w co ja się pakuję. Albo jak po, pojawiają się jakieś potrzeby deklaracji z jednej czy z drugiej strony, prawda? Myślę sobie teraz o takich bardzo stereotypowych, akurat, ale bardzo powszechnych sytuacjach, jak na przykład bycie, na, bycie, bycie parą, potem bycie narzeczeństwem. Myślę teraz o związkach pewnie głównie heteroseksualnych, chociaż nie tylko, ale że to bycie razem, potem narzeczeństwo, potem ślub, i jakby w którymś momencie są osoby, które w którymś momencie mówią: Nie, dobra, o ile mogłem zamieszkać, czy mogłam zamieszkać z nią, czy z nim? To już nie, to, to już ślub to już za dużo. Nie, nie, to, I to też może być lęk przed bliskością, ale może to być lęk przed instytucją małżeństwa. Albo może być niechęć do instytucji małżeństwa. Nieuświadomiona. Mhm. I znowu, czyli. Oj kurczę, fajny temat tutaj poruszamy rzeczywiście, bo nie, nie miałem świadomości wcześniej, że on jest tak głęboki i tak istotny. Wielowątkowy. Mhm. Bo dane zachowanie może się brać z lęku przed bliskością na przykład, ale nie musi. Czyli znowu. A daj mi przykład, proszę, o jakim zachowaniu? Nawet... Żeby, żeby nam nie zarzucili, że teoretyzujemy za bardzo, ale ładnie powiedziałem to słowo. No, to jest sprytna jednak. No to czyli ty, no to składa się na takie. Ale ten takiej... ślub, o którym powiedziałaś. Dobra. Czy hmm? ja nie chcę ślubu, bo nie widzę sensu. E nie wiem, nie mam inne podejście do kościoła dłużej. Nie, ale pamiętajmy jeszcze o tym. <grym> <grym> Taki żarcik. <grym> I po prostu nie chcę tego ślubu, ale chcę być z tobą i absolutnie ta bliskość mi nie przeszkadza i jej pragnę. A mogę nie chcieć tego ślubu właśnie z lęku przed bliskością. Czyli to samo zachowanie może mieć zupełnie inną motywację pod spodem. I upieram się, że nie zawsze uświadomiono, prawda? Nawet przeze mnie. Tak, i to jest kolejny hmm. element. Czyli po pierwsze. O jejku, jak sobie to rozrysujemy. Mam tak, zachowanie, tak. nie chcę lubu. Tak. Może się brać z różnych motywacji. jeszcze tak. ta motywacja może być uświadomiona albo nie. I jeszcze mogę ściemniać drugą stronę, osobę partnerską, że wiesz, no ja nie lubię instytucji małżeństwa, wiesz, jakoś mi się to nie, to już jest staroświeckie, la la la, a w środku mogę poczuć, nie, uciekam, alarm nie chcę, nie chcę w tym być, nie, nie, to już będzie za dużo, to już będzie do końca życia, no no. Kolejny no, nie. poziom, no ile ja to komunikuję i chcę ciebie wtajemniczyć, co to się dzieje. No ale tutaj się kłania uprzejmie i szanownie, twoja ukochana komunikacja, a raczej jej brak w związkach. Czyż, nie? Czyż tak. Mm -hmm. No dobra, ale właśnie, a propos komunikacji, czy my umiemy komunikować lęk przed bliskością? Założę mm, się, że mm, nie. nie. Dzisiaj bardzo tanecznie, bardzo. Bardzo tanecznie, ale to może To przez muchę, bo ona tak montowiruje. Jest, jest ciepło, bardzo mnie nosi ostatnio, to prawda, na tańczenie, ale to właśnie, bo odnośnie tańczenia, to tańczenie też może być formą bliskości. Czyli znowu, jak mówimy sobie o lęku przed bliskością, to mamy, mam wrażenie, takie książkowe podejście, że to jest taka bliskość, intymność, zobowiązanie, odpowiedzialność, zamieszkanie od razem, za mieszkanie, tak, razem bycie rację. ze sobą i tak dalej. A bliskość może być y, po prostu y, krótsza, mniej trwała, mniej intensywna, albo nie tak daleko idąca z jedną osobą. Mhm. Czyli mogę potrzebować bliskości takiej właśnie w tańczeniu, takiej, żeby się do kogoś przytulić, takiej, żeby być w jakimś gronie, takiej, żeby być częścią jakiejś społeczności, takiej, żeby się z kimś pocałować, żeby uprawiać seks i tak dalej. Mogę też odczuwać na przykład chęć do bliskości, budowania relacji, a jeżeli y, mam jakąś neurotypowość, to mogę na przykład nie lubić takiego dotyku, czyli takiej bliskości fizycznej, cielesnej czy codziennej. Mhm. I znowu, więc to, to słowo bliskość jest. Tak parasolowym kolejnym terminem, który poruszamy, że zawsze musimy sobie doprecyzować, jak przychodzi do mnie osoba do gabinetu i mówi, że nie lubi bliskości albo ma lęk przed bliskością albo lękowy styl przywiązania, bo taki sobie w Google zdiagnozowała. To muszę zobaczyć, jak ta osoba rozumie to, co mówi. To jest cudowne, że o tym mówisz, bo tak jak mówiliśmy o, o de, różnorodnych definicjach zdrady, które mają ba, nie tylko pary, ale osoby w ogóle, nawet w obszarze jednej pary. Tak, taki lęk przed bliskością chyba każdy, słuchajcie i tutaj też taka wskazóweczka dla nas wszystkich, że każdy powinien chyba, sobie, znaczy nic nie powinien, ale mógłby i fajnie by było, gdyby sobie po prostu z, zdefiniować, czym dla mnie jest lęk, jeśli oczywiście go mam, lub czym dla mnie nie. Nie jest, bo możemy nie mieć, uważać, że nie mieć, no ale znowu spotkać osobę i się dowiedzieć, że mamy, lub spotkać osobę, z którą będziemy chcieli być do końca świata i jeden dzień dłużej, a ta osoba będzie właśnie osobą dla nas lękową, chociaż dla niej może nie. I podbijam ten apel. Wielopiętrowo się czyli... zrobiło. Tak, nie, nie zostawajmy na y, diagnozie, opisie czy jakimś haśle z internetu, czy nawet jak dostaniemy jakąś diagnozę specjalistyczną. Tylko zagłębmy się, co to dla mnie znaczy, jak ja to rozumiem, jak ja się z tym czuję, jak to się przejawia w moim ciele, w moich zachowaniach. Czy tak jak mamy słownik? Nie zatrzymujmy się na definicji, tylko nas interesuje opis znaczenie tej definicji. Teraz sobie myślę o tej modzie na lęk przed bliskością, w tym modzie na diagnozowanie. I jak powiedzieliśmy o tym, że ona może być swojego rodzaju usprawiedliwieniem, no to znam przypadki wcale nierzadkie osób, które są w związkach, i tylko jedna scena jest bardzo zakochana, a druga niekoniecznie. Spotyka się, bo jest seks, bo jest fajna rozmowa, bo jest serial. Bez na określonej okle... platformie można z kimś iść na kolację albo właśnie do łóżka i nie trzeba się jakoś bardzo starać. No i jak ta jedna strona prosi, właśnie na przykład zamieszkajmy razem albo to co dalej, a może bym cię przedstawił, przedstawiła rodzicom, to ta druga strona daje absolutnie czerwoną kartkę i to nie jest ta red flag, o której mówiliśmy, ale jest, jeśli chodzi o, o bliskość. I ja potem słyszę, no ale on lub ona ma lęk przed bliskością. To dlatego, Moi drodzy, czasami jest po prostu tak, że ktoś nie jest w was sorry, że to powiem, ale zakochany. Albo nie chce iść z wami dalej i traktuje te relację. przyjrzyjcie się temu. Że traktuje te, te relacje tylko na przykład na jakiś czas, albo jako romans. I nie chce iść dalej wcale nie dlatego, że się boi bliskości. On ją kocha i uwielbia, no ale nie z nami. Taka jest brutalna prawda. Czekam na hejt, dziękuję bardzo. Nie, ale ja cię będę bronić, no bo tak jest. Czyli znowu. Mam w otoczeniu takie historie, dlatego o tym mówię. I to się dzieje. Czyli to jest dużo bardziej skomplikowana zawsze rzecz indywidualna dla danej osoby, dla danej pary, dla danego związku niż pięć głównych definicji, które znajdziemy na Instagramie. Właśnie, ciekawe jest jakie to są definicje. Ja oczywiście też sobie um, szukałam różnorodnych źródeł, no to tam rzeczywiście są dość proste historie. Parę zdań właściwie niektórym osobom uważają, że wystarczą do, do tego, aby siebie lub kogoś w ten sposób zdefiniować. No, tak, taką podstawą, żeby w ogóle mówić o tym lęku, jest, tak jak już powiedzieliśmy, komunikacja. No i to trzeba sobie powiedzieć, szczera komunikacja, prawda? Jest szansa, że osoby, i jak to jest w gabinecie, powiedzieli, że komunikują, że ktoś przychodzi i mówi: Mam lęk przed bliskością, odczuwam. Mhm, Bardzo dużo. A lękowy styl przywiązania to już jest e, jakaś plaga ostatnio. A widzisz, czyli dotknęliśmy znowu kolejnego szerokiego zjawiska. I właśnie, czyli ty wtedy prosisz o zdefiniowanie? Bo mi nic nie mówi to, że ktoś nazwie cokolwiek w sobie lękowym stylem przywiązania. Co mówią? E, bardzo różnie. I pewnie gdybym wziął osoby z gabinetu, zestawił ich definicję, to też mielibyśmy... Zdziwienie wielkie, że to mogą znaczyć zupełnie co innego. To poproszę cię o takie przykłady. Powiedzmy, może ktoś z Was odnajdzie się w tym albo odnajdzie osoby partnerskie. To, to może być właśnie to, o czym powiedziałaś. Czyli osoba nie spotyka e, atrakcyjnych dla siebie kandydatów, kandydatek. Bo z jakichś powodów na przykład ma zaniżone poczucie własnej wartości i nie uderza, nie podbija, nie <laughs> zwraca uwagi swojej e, nawet na, na te osoby, które tej osobie się podobają, tylko na kogoś, kto mu się nie podoba. No i potem przychodzi Ciekawie. z takim wnioskiem, że nie wychodzi mi w tych relacjach, nie chcę się angażować dalej, dlatego pewnie, że mam lękowy styl przywiązania. No guzik, prawda? Musimy popracować nad tym, dlaczego spotykasz się z osobami, które wcale ci się nie podobają. Może być to definicja taka, że rzeczywiście osoby mówią, że jak się zaczyna coś dziać, poznaje kogoś, zaczyna się dziać, no to zimne po tym je oblewają i nie wiem co zrobić, chcę uciekać. To jest gdzieś tam pewnie taka definicja bardziej zbliżona do, do tej oficjalnej, ale może być też, no właśnie, jakaś niechęć, czy lęk przed seksem w tym, czy niedopasowanie Aha. seksualne, czy na przykład lęk przed znowu przedstawieniem swojego punktu widzenia, czyli lęk przed. To może być też po prostu lęk przed zaznaczaniem swoich granic, czyli spotykam się z kimś i ta osoba bardzo mocno zagarnia moją przestrzeń. Mówi mi, co będziemy robić, gdzie będziemy mieszkać, jak teraz się będziemy zachowywać. Ja nie mam siły przebicia, żeby się jej przeciwstawić, a nie jest to do końca zgodne z moimi potrzebami. I chcę uciekać, bo jako opisujesz taki kasus pary, to ja bym już uciekała, no? No i pytanie, czy ja mam lęk przed bliskością, czy po prostu ta. zdrowo uciekam z tej relacji, w której ktoś chce mnie zawładnąć. A ja zdrowo uciekam, a ta druga strona, która chce mnie zawładnąć, mówi, ale ty masz lęk przed bliskością. Mhm. Myślę jeszcze o takiej kolejnej sytuacji, którą akurat też znam tu jakoś bardziej w kierunku reporterskim, bo opisywałam jedną z. Z takich par dość znaną medialnie, która tak ukochała sobie i umiłowała okres um, tych motyli w brzuchu, tego romantycznego, pięknego, cudownego klimatu, że uprawiają coś takiego, takie zjawisko, które się nazywa Living Apart Together lat. Znane bardzo zjawisko w Ameryce, czyli jesteśmy razem, żyjemy razem, ale mieszkamy osobno. I prowadzą, są razem, kochają się, uwielbiają się, są, są, są sobie też w tym takim um, powszechnym um, ujęciu wierni. To jest naprawdę super para, ale mieszkają osobno, dlatego, że dla nich, i tu są akurat bardzo zgodni, co jest cudowne, zazdroszczę, gratuluję. Dla nich to zamieszkanie razem, te przysłowiowe, niezakręcone tubki pasty do zębów, te porozwalane skarpetki wokół łóżka, to byłoby za dużo. Oni podjęli taką suwerenną decyzję, że mieszkają sobie osobno. I teraz, jak ileż tam Chaj, jest krytyki. I jak to zdiagnozować? I, ale właśnie, ile osób, ja już słyszałem, bo to bardzo dużo różnych głosów docierało do mnie na ten temat. O, to jest lęk przed bliskością. O, on, ona naprawdę jej, jego nie kocha. O, to nie jest prawdziwy związek. Łe, to co to, to w ogóle jest? To tak, to każdy może, i tak dalej, i tak dalej. Oni żyją po swojemu, powtarzam. Kochają się, szanują, jest fajnie. Przynajmniej tak to widać z daleka. Ja ich opisywałam, robiliśmy wywiad o tym, między innymi. No i teraz, ale ciekawe jest to, że tam dużo osób widzi nie lat living together, tylko najprzedwiejsko. Nieszczęśliwy związek, fajny, fajną relację, która sobie ułożyła życie po swojemu, tylko doszukujemy się, ja się gotuję, jak mówiłaś, te, te argumenty, no bo to jest Znowu wciskanie komuś, jak masz żyć, jaki jest idealny model funkcjonowania. A może tak jest idealny, może takie parę U nich są wygląda szczęśliwe. na to, że tak. Nie wiem, czy tak będzie za parę lat, sama jestem ciekawa, pożyjemy, zobaczymy. Niech monitorują to na działa. bieżąco tak, mm. swoje potrzeby. Czyli znowu wracamy do tego, że każdy związek, fajnie, żeby określił swoje zasady, nie musi mieć to nic wspólnego z lękiem. A dwa, że u osób, u których ten lęk nawet by był, czyli wyobraźmy sobie taką parę, która jednak z lęku to robi to czy ona musi to przepracowywać? No właśnie, Skoro bo jeżeli lęk... dwie osoby, tak? Mają już ten, cudzysłów, ten lęk, tak? Już, tak, już. Nazwijmy to, okej. Okay. Wyobraźmy sobie, że jest taka para, która ma lęk i też wchodzi w taką relację. No jak ja mam lęk wysokości, to ja muszę z tym walczyć? No właśnie, to zależy, teraz ja ci powiem, nie? Skoro czy... żyję tak, no. że nie wchodzę na wysokości, omijam jakieś skoki na bungee. A właśnie, chyba że y, mam lęk wysokości, a jednocześnie największym marzeniem mojego życia jest y, lot na paralotni. I wtedy ja chcę pracować nad lękiem, żeby zrobić te paralotnie, nie? A jeżeli nie chcę i w ogóle wzdragam się na, na widok paralotni, no to. To po kiego grzeba mhm. wam się tym lękiem zajmować. Mhm. Czyli jeżeli dwóm osobom w relacji już nazwijmy tej lękowe, jest w porządku, jest wręcz komfortowo, zostawmy to. I nie przekonajmy się. Zostawmy, nie mhm. oceniajmy, nie krytykujmy, nie wymądrzajmy się, że my wiemy lepiej, jak ta relacja ma wyglądać. Jak żyć, panie premierze, prawda? Było takie hasło. Mhm. Tak, to. No, mega cieszę, że ten przykład podałaś, bo to jest znowu szalenie ważne i mega krzywdzące, jeżeli ktoś sobie żyje po swojemu, świetnie się czuje w tej relacji, a dostaje bębski tylko dlatego, że nie spełnia jakichś moralnych przekonań. A propos moralnych przekonań, bo powiedziałeś o tym wcześniej, że warto się nad tym pochylić, i ja cię o to poproszę teraz psychologicznie, abyśmy się nad tym pochylili, Michał. Osoba z rodziny alkoholowej. Mhm. Zostawmy już tą ksywkę DDA. Dostawmy, bo ona też nam niczego znowu nie wnosi. Mhm. Ale dobra, ktoś jest z rodziny alkoholowej, piło się, nie było fajnie i rzeczywiście bardzo chce się zakochać, albo się zakochuje i, i nam maksa się boi wejść w relację. Boi się skrzywdzenia, boi się, że ta druga osoba też zacznie pić, albo zacznie robić inne rzeczy niefajne, że będzie jakaś przemoc, że będzie coś bardzo złego, że, że będzie brzydko. Boi się tego i nie chce, czy znaczy inaczej, boi się, ale chce. Co ma zrobić? Jeszcze oczyta się, że rzeczywiście powtarzamy te schematy, czy jak ktoś się zrozumie alkoholowej, to na pewno wybierze sobie osobę też z jakimś uzależnieniem. Tak, więc nawet jak osoba nie pije, to myśli sobie, dobra, to jest kwestia paru miesięcy bądź lat, i mm -hmm. się zacznie. I się po prostu boi i się lęka. Co, co taka osoba powinna zrobić? Terapia jest jednym z rozwiązaniem, ale znowu, żeby to nie było takie. Proste ekskluzywne odsyłanie, tak, no bo też nie każda osoba chce iść na terapię, nie każda osoba stać na terapię, nie każda ma możliwości też czasowe, żeby z tego skorzystać. Co może zrobić? Po pierwsze, by uświadomić, z czego ten lęk wynika. Bo tak jak powiedziałaś, to może być lęk przed skrzywdzeniem. Bardzo często w rodzinach alkoholowych jest też ta nieprzewidywalność, że ja nie mam poczucia kontroli, nie mam poczucia bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiem, w jakim stanie rodzic wróci do domu. Lub rodzice. Lub rodzice. Więc cały czas znowu jestem na baju i trochę taka relacja może umęczyć tak, jestem osobą lękową, bo codziennie nasłuchuję, sprawdzam i zastanawiam się, czy wybuchnie awantura, czy nie ojciec, mogę, czy matka tak, wrócą. Nie mogę niczego zaplanować, mm -hmm. nie mogę sobie odpocząć, nie mogę poczuć się bezpiecznie. Więc rzeczywiście, jak wychodzę z tego domu, to łapię ulgę, łapię w końcu komfort, łapię bezpieczeństwo. E i wizja kolejnej relacji może już gdzieś tam w, tej, w moich myślach lękowych rozwalać mi to moje bezpieczeństwo. Więc też fajnie popracować wtedy nad taką stabilizacją tego poczucia bezpieczeństwa. Że okej, okay, jako dziecko byłem zależny od rodziców yy, i nie miałem lepszych narzędzi, żeby sobie poradzić. I tak sobie poradziłem świetnie, czyli przetrwałem to życie w rodzinie alkoholowej i to jest moja supermoc, której nikt mi nie zabierze. A teraz muszę popracować nad tym, żeby utrzymać to poczucie, że uświadomić sobie, że jestem już osobą dorosłą i nikt nie jest w stanie mi tego bezpieczeństwa zabrać. Nie pozwolę sobie na to zabranie tego bezpieczeństwa, ale to też wymaga takiego ukształtowania w sobie tej, tej pewności. Właśnie widzę tu przede wszystkim, dostrzegam tu ogromną potrzebę samoświadomości i też no, pracy. nie Trzeba się z tym zmierzyć. Kurczę. To... Tak, takiego też pozwolenia sobie, że ja mogę być z innymi osobami i e, nie ma zagrożenia. Nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mnie skrzywdził. A jeśli ktoś pochodzi z domu, gdzie nałogów nie było, ale rodzice albo jeden rodzic, często, stet lub niestety jest to mama, wyposażona w ten lęk przez swoją mamę. Pamiętajmy, że traumy transgeneracyjne to nie jest żadna magia, tylko to się dzieje i to niestety w nas tkwi. A zostaliśmy wychowani przez osoby, które um, były wychowane przez osoby, które przeżyły wojnę i, i tam dużo ludzi też z rodzin poginęło. Więc jeżeli ten lęk po prostu jest przekazywany, w wychowaniu, w jakiejś narracji takiej codziennej, uważaj, bo się oblejesz, uważaj, bo się oparzysz, nie idź do wody, bo utoniesz, nie wychodź Matko, tam. Tu cię zgwałcą, nie idź tam, nie jedź, może cię zabiją, może cię okradną, w dobrej wierze, bo wiadomo, że to często jest w dobrej wierze. Bliska osoba, matka, babcia, ojciec, dziadek, wujek, chcą nas ochronić, ale uposażają nas w lęk. I ja później. Teoretycznie wychodzę w ten dorosły świat z tym ogromnym kamieniem, z tym lękiem i, i, i boję się iść w, re, w relacje. I co wtedy? Boję się różnych rzeczy wtedy pewnie mm -hmm. też. Okej. Okay. Mm -hmm. Albo mogę wejść w relacje, bo boję się być sama sam, bo mogę mieć przekonanie, że samodzielnie sobie nie poradzę z różnymi rzeczami. Tutaj z drugiej strony ten lęk też jest ciekawy, bo z, y, mogę być, mieć lęk przed bliskością, a mogę mieć super lęk przed samotnością. Mm -hmm. Znowu te, te określenia. To, to nie chodzi o to, że, że myli nam się samotność, z byciem hmm. bez relacji, ze stanem singielstwa. Samodzielna mama z samotną mamą. Tak, te, te określenia, tak jak już mówiliśmy, są mega krzywdzące i mega pomieszane w społeczności. Mm -hmm. Więc mogę mieć lęk przed wchodzeniem w relacje i mogę mieć lęk przed brakiem relacji. Znamy osoby, które skaczą niejako ze związku w związek i okej, okay, tylko pod warunkiem, że jest im samym z tym dobrze, prawda? Tak i też słyszę takie zalecenia, że po każdej relacji należy wziąć oddech, odpocząć, zastanowić się, co wyszło, co nie wyszło, ciągnąć lekcję i iść za potrzebami. Pewnie jest to jakieś model, który byłby podręcznikowy, ale tak jak powiedziałaś, jeżeli ktoś wchodzi z relacji w relację i czuje się z tym w porządku, to czemu ja mam go zatrzymywać, mówić hola hola, nie, nie tak szybko, bo coś ominie. A czy są osoby, które nigdy nie weszły w związek. I mają 40 lat, na przykład. Albo 50, albo 70 z powodu lęku, że nawet nie spróbowały. Bo to już mówimy o jakimś kolejnym poziomie, etapie bliskości, że tam ktoś nie chce zrobić kolejnego kroku. A wróćmy do bazy. Tak bardzo chcę być w związku, tak bardzo nie chcę być sama sam, ale tak bardzo się boję, że zostanę zraniony, zraniona, że nie decyduję się na to. I tu mamy. Mm... Cierpienie, dyskomfort. Myślę o cierpieniu przede wszystkim. Mm. Bo problem jest wtedy, kiedy mam potrzebę w jedną stronę, a lęk mnie przed realizowaniem tej potrzeby blokuje. Jak w gabinecie często, jak często w gabinecie zauważasz, że lęk jest największym hamulcem? W seksie, w relacji, w komunikacji bardzo często. W seksie też, prawda? Porozmawiamy o tym. No bo powiedziałeś, że jednym z aspektów lęku przed bliskością jest lęk przed seksem. Na czym on polega? No, bo zastanówmy się, czego się mogę bać w seksie. No właśnie, ale ktoś w ogóle wstydzi się, boi się, po bo to może też jest o wstydzie. Mam wstyd jako córka, emocja lęku, jak najbardziej. Mhm, uh -huh, uh -huh. i to, m, bardzo bliskie ro, rodzeństwo. Lęk przed seksem, na czym może polegać? Lęk przed seksem, na czym polega? <laughs> no, pierwszy lepszy przykład. Nad tym, że się nie sprawdzę w roli seksualnej nad tym, że nie będzie fajnie, nad tym, że ktoś będzie rozczarowany, rozczarowana nad tym, że nie będzie orgazmu, nad tym, że brzydko wyglądam, nad tym, że że mamy nieodpowiednie ciało. Ciało, no. O, to możemy litanie. Nad zajściem, lęk przed zajściem, ciąży, lęk przed um, chorobami wenerycznymi. Infekcjami. Tak, bo to mhm. jak z, z badań profesora Zdyckiego jak wynika, to jest wysoki czynnik Lęk przed seksem, o i tu też możemy wymieniać, lęk przed tym, że się nie sprawdzę w roli kochanka, kochanki, że nie będzie orgazmu, że nie będzie spełnienia oczekiwań, że nie będzie erekcji, że nie będzie nabliżenia, że zrobię jakąś minę, że moje ciało źle wygląda, że zajdę w ciążę, że złapię jakąś infekcję przenoszoną drogą płciową, że ktoś nas nakryje, że prezerwatywy nie będę potrafić założyć. Takie. Najbardziej mi się podoba, zrobię jakąś minę. Też się ludzie tego boją, kurczę? No, albo jakiś dźwięk z siebie wydam, albo stracę kontrolę. To jest też kwestia niesamowita. Och, tak, to prawda. W problemach z erekcją, e, głównie u kobiet, albo częściej u kobiet. U kobiet nie mają, kobiety nie mają erekcji. <noise> Orgazm. Ale dobrze, ktoś tu słucha, ktoś mnie sprawdza. Tak. Czyli ten kwestia orgazmu, ale erekcja taczki? Na brzmienie łechtaczki. Dobra, e, wybrnąłeś? Ach, ten specjalista kurcze. <grym> tak, ale chodziło mi rzeczywiście o orgazm. Rzeczywiście blokują się w e, kwestiach uzyskania orgazmu, bo boją się utraty kontroli w seksie. Bo wciąż ta rola e, bierna, czy, czy tutaj przepisana kobiecie, kojarzy się jej w społeczeństwie i w pornografii z tą rolą uległą, z tą, która. Podporządkowanie pełne. Tak, mhm. która ulega, nagle... podporządkowuje się i jeszcze mam się pełni podporządkować, więc to. Tak, jakby tracę kontrolę, oddaję kontrolę osobie, kwestia, czy, czy mam zaufanie do tej osoby. I też pracujemy w taki sposób, że kurczę czemu kobieta ma pełnić tę rolę uległą, podporządkowaną. Przecież może przejąć kontrolę nad seksem. A tak naprawdę, jak z kimś jest mi dobrze, to nie chodzi o walkę. Nieważne, to nie ma, kto ma kontrolę, kto nie ma kontroli. Chodzi o to, żeby wszystkim osobom, które ten seks uprawiają, było przyjemnie. Ale teraz wyłuskuję jedno super ważne słowo, które y, oczywiście było wiele ważnych słów, ale szczególnie jedno sobie teraz zabieram Erekcja. do dalszej <noise> rozmowy. A gdzie to? Zaufanie. Bo Ładnie. tak sobie myślę, że można mieć, czuć może lęk się pojawić przed bliskością choćby wtedy kiedy ja nie czuję w związku się bezpiecznie kiedy ja nie czuję że mogę zaufać drugiej stronie prawda czyli teoretycznie ze mną może być już powiedzmy sobie to wprost wszystko w porządku ja mogę nie być osobą lękową mogę być bardzo otwarta mogę być bardzo chętna do wszystkiego do eksploracji tego związku do pójścia siedem kroków dalej mam też na przykład w sobie gotowość żeby poczekać i tak dalej ale kluczem jest zaufanie bo jeżeli ja tobie nie ufam no to, to, ta, to ten lęk się pojawi, prawda? Jeżeli potrzebuję tego zaufania. No, to, to znajdź tak. mi osobę, która nie potrzebuje. No dobra, pomyślałem o seksie, nie o bliskość, nie o Zobaczcie, romantyczka i po prostu pragmatyk, żeby nie powiedzieć jeszcze mocniej. Bo do seksu Seksz, też... Seks, miłość romantyczna, U... A, takie to jest życie właśnie. No, ale to są dwa takie żywioły, które się uzupełniają i fajnie Ale czasem sobą. się zamieniamy rolami, więc wszystko jest w porządku, nie jesteśmy tacy schematyczni. Tak, potrafię świeczkę zapalić na randce. Naprawdę? Mm -hmm. Słuchajcie, kochani, kto był z Michałem na randce? <laughs> wpisujcie się w komentarzach i potwierdźcie, bo ja nie wiem ja nie, nie byłam nie, z Michałem na randce. Lepiej. Piszcie, oczywiście, internet wszystko udźwignie, więc y, dobra, świeczka jest. A ja z kolei też potrafię poszaleć na, w różnorodny sposób, więc y, wracając do lęku przed bliskością, ale jeżeli nie ma tego zaufania, to też niektóre osoby nawet mogą nie czuć pożądania wtedy. To pożądanie może być przyblokowane, chęć na seks może być przyblokowana, jeżeli nie czuje się bezpiecznie. Albo ja mogę kochać, być zachwycona, wszystko może tu działać, ale jeżeli na przykład czuję, że ktoś mnie oszukuje, w różnorodny sposób, nie, nie mam na myśli tylko zdrady, ale w ogóle, czy coś ukrywa, czy ma jakieś tajemnice, czy nie jest ze mną szczery, szczera, to ten lęk może się bardzo... Często pojawiać, prawda? I mo, może, może mi kołować w głowie pytaniem, czy to ma sens, czy jest ok, czy ja mam uciekać. No i co? No i wtedy jest ten lęk dominujący. Też nie zawsze, żeby nie wyszło tak, że krytykujemy lęk, że on jest taki ho, 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 że trzeba z tym lękiem walczyć. To teraz jesteśmy na rozprawie sądowej i ty jesteś pełnomocnikiem lęku i ja go oskarżam i teraz ty poproszę cię, żebyś wybronił lęk. Po co niby nam ten lęk, mecenasie? Proszę państwa, czy nie zdarzyło się nigdy, że lęk się włączył w słusznej sprawie? Czy ten lęk rzeczywiście nie ochronił nas przed czymś? Ale mówimy Albo... cały czas w obszarze bliskości związkowym. W mhm. relacji z innymi osobami. To też. Mhm. Y, tu nie chodzi o czerwone flagi, nie chodzi o jakieś tam nazewnictwo. Chodzi o to, że czasami czujemy, że w tej relacji może nie być fajnie. Mhm. Albo, jakimś że, szóstym zmysłem, intuicją, cokolwiek. Mhm. Tak. No i włącza się lęk jako reakcja, e, emocja obronna, i mam prawo do tego, żeby z takiej relacji wyjść. To nie jest zawsze ucieczka. E, przykład odnośnie, który bardzo mi utkwił w pamięci na, na studiach terapeutycznych, m, o tym osoba prowadząca, nie pamiętam kto już o tym mówił, ale, ale pamiętam przykład, że jeżeli e, dziecko e, doświadcza przemocy w szkole, to nie jest ucieczką zmiana szkoły. Zmiana szkoły jest obroną dziecka. Bo czuję, że tutaj e, ten lęk, ten dyskomfort, ta przemoc są na tyle wpływające negatywnie na moje dziecko, że je zabieram do innej szkoły i się nim opiekuję. Przepięknie można to y, przetrawestować na związek, prawda? Czyli ja uciekam z tego związku, jeśli nie czuję się bezpiecznie, jeśli nie mam zaufania, jeśli, jeśli, tam nie, jeśli odczuwam lęk, bo może czasami nie ma jakiś Silnych, twardych dowodów na to, że, że coś jest nie tak, ale ja mogę intuicyjnie i to, co często mówią specjaliści, słuchaj swojego ciała. I na przykład mi ciało mówi: Hej, dziewczyna, uciekaj. Czy tam, hej chłopaku, czy, czy hej osoba, uciekaj, prawda? Bo nie wiem, przy tej osobie mam przyspieszone bicie serca, ale nie z powodu emocji i pożądania, tylko z powodu strachu. Po tak. co mi się ręce? Czuję się jak na, gdzieś na jakimś komisariacie przepytywana. No, no różne są sytuacje. Różne osoby mi opowiadały swoje różne bardzo ciężkie nieraz historie, gdzie odczuwały lęk i gdzie ciało dawało znać: hej, uciekaj, bierz nogi za pas. Czyli tu lęk jest naszym strażnikiem. Jest, to jest w ogóle emocja obronna. Rewelacyjna umiejętność czytania emocji. Bo, bo to może być lęk, który się włącza po kilku spotkaniach, może być lęk, który się włącza po jakimś czasie dłuższym, a może być lęk, który się włącza na pierwszej randce czy na pierwszym spotkaniu na seks. Czyli umawiam się z kimś i czujesz, że coś nie gra. Nie muszę w to iść. Mam prawo posłuchać siebie i zawsze powiedzieć, e, nie no, ja jestem na pierwszym miejscu w takich sytuacjach. Nawet jak też... ktoś mi, drodzy ludzie, bo wiem, że wiele osób uważa, że jeżeli ktoś postawił komuś drinka, kawę, obiad, to przynajmniej musi dotrwać te dwie, trzy godziny. Nie, nie musicie, prawda? Powiedzmy, nie, to psycholog się potwierdza. spotkamy, to zawsze możemy podziękować. W każdej chwili moja świadoma zgoda jest najważniejsza i jeżeli się czegoś boję, to nie ma sensu na siłę. Mhm. Świadoma zgoda, rozwiniesz tę myśl, bo świadoma zgoda to jest bardzo też ważny obszar. Jest ważny, coraz bardziej się pojawia. Nie w lęku. Mhm. I to jest hasło, które rzeczywiście ma poparcie moje, ta świadoma zgoda, chociaż znowu rozumienie może być inne. Bo dochodzimy do wniosku wreszcie, co, co powinno być oczywiste, że i w seksie, i w relacji, w jakiejkolwiek formie bliskości ja muszę czuć się komfortowo. Czyli to nie chodzi o to, żeby przed seksem spisywać kontrakt tak. Ja Michał Sawicki wyrażam zgodę na seks, który się odbędzie z tą i z tą osobą między 23 a 24. A w tym seksie dzieje się to, 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 to i to, a na pewno nie to i to, i to i to. Tak, chodzi o to, żeby to nie było pod wpływem substancji, kiedy nie jestem w stanie tej zgody wyrazić. Czy no już dzieciaki oczywiście wykluczamy? Ale są. 15 lat musi być minimum, prawda? To jest bardzo ważne. Mhm. E, to nie może być jakaś relacja podporządkowania, gdzie ja się boję odmówić e, albo nie czuję się na tyle komfortowo. To jakaś nie może być hierarchia przymus, występuje, tak, prawda? Czyli żaden mhm. przymus, chodzi o to, żeby rzeczywiście mieć świadomość siebie i tego, że ja mam ochotę na seks i mieć świadomość drugiej strony. Czyli nawet wystarczy zapytać albo e, pogadać przez chwilę. E, bo, bo często się słyszy tak, że naturalnie w sytuacjach przemocy możemy zamarznąć. Możemy nie negować, możemy nie odmawiać, bo się boję um, powiedzieć, że czegoś mhm. nie chcę. Może być tak, że wydaje nam się, że ten seks był dobrowolny, no ale właśnie, nikt mi nie zakomunikował tego, że nie chce. I ta świadoma zgoda powoduje, że zaczynamy mówić i komunikować, że nie chcę, co jest ważne w tej świadomej zgodzie do brzegu, Sawicki, że w każdym momencie może mi się odwiedzić. Mhm. I mam do tego prawo. Tak. Mhm. Zaczynamy seks, zaczynamy randkę, zaczynamy relację. W pewnym momencie mówię, nie, coś mi nie gra, wychodzę. Mm -hmm. I nie muszę się ani jakoś przesadnie tłumaczyć, wiadomo, że fajnie zachować się w zgodzie z zawławiewrem, dobre wychowanie, wszystko w porządku, szacunek dla drugiej osoby, dla siebie. Jeżeli jest czas i możliwość, no bo mogą być sytuacje zagrażające, no tak. ale, no tak. ale może być tak jak mówisz. Tak. Y mm -hmm. I to się pewnie częściej zdarza, to o czym mówisz, że, że fajnie to jakoś z klasą zrobić. Czyli powiedzmy sobie wprost, nie bójmy się bać. lęku, nie mm -hmm. bójmy się bać, nie bójmy się nagramy hmm. też czas. <grym> czyli powiedz, czyli powiedzmy sobie wprost, nie bójmy się. Bać. Nie bójmy się lęku. Oczywiście nie też zawsze ładne. i nie wszędzie, prawda? Ale niech on będzie takim naszym drogowskazem, taką jakąś żaróweczką, no już jakkolwiek to sobie nie nazwiecie czy nie nazwiemy. Posłuchajmy go, prawda? Nie zawsze go wypierajmy, bo mam poczucie, że lęk bywa taką właśnie emocją czasami wstydliwą, że ale jak lęk, ale lękowa, że tak się nawet trochę mówi, no wiesz, jest lękowy czy lękowa, to bez sensu, że nawet trochę czasami z pogardą, czasami z jakimś w ogóle bez sensu. Czasami lęk ma, właściwie zawsze chyba lęk ma swoje usprawiedliwienie. A czasami możemy o, o, ogromnie dużo powiedzieć o sytuacji i o jakimś potencjalnym zagrożeniu. To jest naprawdę bardzo ładne. Ja to zapisuję. To nie bójmy się bać, na, na co, co powiedziałaś. Bo czasami. Zrobimy ten lęk... z tego tytułu odcinka, drodzy państwo. Nie bójmy się bać. Bo czasami lęk y, może mnie ostrzegać, a nawet jak on jest przesadny, to ja nie mogę się bać skonfrontować z tym lękiem. Właśnie, bo tutaj przechodzimy znowu na kolejne podwóreczko na naszym wspaniałym osiedlu tematów. You kids on the Block. O tak. Konfrontacja, bo uświadomienie sobie to jest jedno, poinformowanie, zastanowienie się samemu ze sobą, samej ze sobą, czy to ma sens, czy ten, o czym to świadczy, o to, to, to drugie. A trzecie to teraz skonfrontowanie się, czyli coś też zrobienie z tym, jak rozumiem, prawda? Z tym lękiem. A co ja mogę z tym lękiem zrobić? No, powiedziałeś trochę, że mogę iść na terapię, że mogę sobie popracować z tym. Czy ja się muszę go zawsze bać? Nie, mogę sobie go oswoić, mogę jakoś się dogadać z tym lękiem też, czyli właśnie, odnośnie tak jak z tym lękiem wysokości. Jeżeli mam lęk wysokości, to unikam takich sytuacji, które ten lęk mogą spowodować. A lęk przed seksem? To chyba jest grubsza sprawa i to jest już chyba tutaj terapeuta albo specjalista jest bardzo potrzebny, prawda? Tak, to jest o tyle. No, znam osoby, które z lęku przed seksem, to nie jest tak, że nie realizują potrzeby seksualnej, bo mam na przykład masturbację jako element taki, który mogę samodzielnie wykonać. I niektórym osobom jest tym dobrze i nigdy na terapię się nie zgłoszą, mm -hmm. ale są takie osoby, które chciałyby więcej, czyli chciałyby ten seks realizować z drugą stroną. I myślę nawet, że ten lęk przed seksem jest częściej zgłaszany na terapii seksuologicznej niż lęk przed bliskością. Hmm. A przecież właściwie to jest to samo, bo ja nie mówię, że seks jest miłością, ale seks... Zawsze jest bliskością, no przynajmniej fizyczną. Boję się czegoś w interakcji z drugą osobą. Mm -hmm. Czyli też jest jakiś taki społeczny element. Mm -hmm. to, to jest też ciekawe, że ten lęk, jak nie ma zagrożenia w postaci interakcji drugiej osoby, to on siedzi cicho. Jak pojawiają się drugie osoby, czy w łóżku, e, niekoniecznie w łóżku ten seks musimy uprawiać, czy, 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 czy gdzieś w relacji, to wtedy on rośnie. Powiedzieliśmy o lęku przed bliskością głównie w kontekście związkowym, romansowym, miłosnym, partnerskim. Czy ten lęk ma również przełożenia na lęk przed bliskością w, w przyjaźniach, w rodzinie. Nie wiem, że ja nie chcę być tak blisko z moimi siostrami. Ja nie mam sióstr, żeby nie było. Ja ale mam dwie, pozdrawiam. Właśnie, świetne. potwierdzam, też pozdrawiam, ale czy, czy na przykład ci, którzy mają problemy z bliskością w związkach, mają też często problemy z bliskością w przyjaźniach? Niekoniecznie, bo mhm. przyjaźń jest inną relacją, nawet w głowach nam się jakoś tak. Bo lęk też jest zależny od naszego postrzegania rzeczywistości. I społecznym przekonaniu rzeczywistości e, przyjaźnie są czymś innym niż związek. Przyjaźnie są bezpieczniejsze. Och, tak. Ale może być ten lęk przed zbytnim wchodzeniem mhm. jakiejś osoby w moją przestrzeń. Mhm. Tutaj mamy na myśli też powierzanie sekretów, mówienie sobie o różnego rodzaju intymnościach, dzieleniem się też problemami, wyzwaniami, kłopotami. Mhm. To generalnie chyba mamy taką niestety tendencję do tego, żeby bać się mówić niektórych rzeczy właśnie w relacji. Z obawy przed tym, że ktoś to, tego I użyje. Sobie, mm. No właśnie, przed czym mogę mieć obawę przed, w mówieniu mm. czegoś w relacji. Że ktoś to wykorzysta i użyje w jakiś taki niefajny, niedobry sposób dla mm. mnie. Że ktoś mnie oceni, że ktoś mnie zostawi, odrzuci, skrytykuje, pomyśli sobie coś negatywnego na mój temat. Albo że zrobię przykrość. Tej osobie ja nie chcę bardzo. Mm -hmm. Dużo jest z tych powodów, rzeczywiście. I tak samo pewnie jest z lękiem przed bliskością, że właściwie trudno powiedzieć, że to jest tylko i aż dom rodzinny, to jest tylko i aż... Właśnie, bo jeszcze chciałam z tą jedną sytuacją omówić. Czyli sytuacja, w której ktoś wychodzi na różowej chmurce, ufny, dobry, ze wspaniałego domu lub z całkiem dobrego domu, z przyzwoitego domu, tam nie było, nic się złego nie działo, ktoś chce stwarzać związek, cudownie zakochać się, być ale ma pecha i trafia na jakichś popaprańców, czy popoprańczynie i po prostu przeżywa zawody miłosne, zdrady, zgliszcza, awantury i za którymś razem mówi, kurczę, ja już się teraz boję. Znamy takie osoby, które miały tyle niefajnych albo nawet jedno, ale potężne doświadczenie złe, fatalne, czy niedobre, przemocowe. czy przemocowe, czy w seksie, czy właśnie, czy, czy w relacji, czy w ogóle jakieś jednorazowe, że już teraz nagle pojawia się gigantyczny lęk przed bliskością w ogóle. Czyli I wracamy do tego zaufania do ludzi. Bo ja w takiej sytuacji też sobie wyobrażam, że tracę zaufanie do danej grupy osób. Myślę o teraz o takich dramatycznych sytuacjach, jak osoba po gwałcie. Mówię osoba, bo mężczyźni też są gwałceni, nie tylko kobiety. Wiadomo, że kobiet jest więcej gwałconych, niestety. Ale osoba po gwałcie myślę, że niejako z automatu y, traci y, poczucie bezpieczeństwa i chyba niejako z automatu może mieć problem z bliskością potem. Niesamowite, y, traumatyczne doświadczenie, bo wtedy ktoś y, no tak bez jakąś moją taką, jedną z bardziej intymnych sfer, pozbawia mnie władzy, kontroli. Jeśli nie najbardziej intymną nawet, dla wielu pewnie. Niesamowicie traumatyczne jest, jak Ktoś ma okradzione mieszkanie, bo ktoś mi chodzi po, po moich rzeczach. Przeżyłam, miałam wyrzucone z szuflad y, rzeczy, bieliznę. Nie byłam w stanie później dotykać tej bielizny, nawet po wypraniu. Wiem, o czym mówisz. To A co dopiero, jak ktoś bez w taki sposób czyjeś ciało, prawda? Pozbawia całkowicie y, takiego człowieczeństwa. Mhm. Więc potem sobie myślę, że naprawdę trudno jest, szczególnie jeżeli. Troszkę się tam poprawia w tym systemie prawnym naszym odnośnie zgłaszania, zlucenia, że to już jest też kwestia ścigana z urzędu, ale wciąż sam proces może być tak retraumatyzujący. I upokarzający, dużo... o czym często mówią osoby. Może być tak, że część osób sobie próbuje samodzielnie radzić z tą sytuacją, z różnym skutkiem, ale właśnie jak mówisz, no to, to, to jest upokarzające. Lęk przed bliskością. Dlaczego twoim zdaniem jest tak popularny? No bo jest popularne jako diagnoza jako zjawisko, jako usprawiedliwienie tego, że ktoś nie chce być w relacji. O powodach powiedzieliśmy, ale dlaczego jest to teraz tak popularne zjawisko w czasach paradoksalnie największej samotności? Może to jest odpowiedź. Być może. Być może też media wpłynęły na to, że zaczęło się, zaczęto o tym mówić. Być może jest to właśnie jakieś wyjaśnienie do sklasyfikowania niektórych osób. Um, nie wiem, być może też nie, nie wiemy, jak sobie radzić z emocjami. To mhm. jest też problem generalny, że ani złość, ani smutek, ani lęk nie są zbytnio akceptowalne i nie nabieramy od dziecka takich umiejętności społecznych, czemu służą te emocje, jak sobie z nimi radzić, jak rozpoznawać, jak ich słuchać i w ogóle nie mamy czasami prawa do przeżywania tych emocji. O tym sobie właśnie pomyślałam, jak zacząłeś mówić o tym, że wypiera się dużo emocji z nas, nie? No wstyd nie wolno, nie wstydź się, albo wstydź się dla albo odmiany, się. E, ale wstyd jest B, generalnie już od dziecka, tak? E, jest na tej czarnej liście, tak samo jest, nie wypada się bać, no szczególnie chłopcom, nie wypada się lękać. Nie wypada się smucić. I to może powodować tak naprawdę ten, ta presę i przymus, żeby nie, może powodować, że ja się boję jeszcze bardziej, że będę się bać. Nakręcamy się w tym. To działa jak kula śnieżna, która staje się coraz większa. A też lęk jest taką emocją, że rzeczywiście, jeżeli jest przesadna i nie konfrontujemy się z tym, nie przepracowujemy jej, no to narośnie na sile. Mamy takie tendencje do stosowania różnych rytuałów. Jeżeli czegoś się boję, to jak ten lęk się zbliża, to mówię oho, dzięki, dzięki, postoję. Tylko, że w kolejnej podobnej sytuacji znowu ten lęk wzrośnie. To my Wam życzymy. Żebyście się bali tylko trochę i tylko w sytuacjach, w których rzeczywiście ten lęk wam będzie przyjacielem, pomo pomocą, strażnikiem, bodygardem, ochroniarzem. Bo to jest dobra emocja. Tylko nie w nadmiernych ilościach, podobnie jakby was z solą i z pieprzem. Kochajcie się. Taki mam apel. Dziękuję, Michał. Dzięki, Magda.